Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda, dzisiaj nagrywam kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, nagrywamy znowu 5 versus 5. Jako że jakiś tydzień temu wyszedł Stu, moi drodzy, to dzisiaj będzie odcinek 5 Stu przeciwko 5 Max, ponieważ te dwie postacie są po pierwsze bardzo szybkie, po drugie Max na ulcie przyspiesza, a Stu na gadżecie przyspiesza, więc myślę, że to będzie spoko pojedynek, moi drodzy. Gram oczywiście z klanowiczami, więc wpadajcie do mojego klanu, moi drodzy, Code Panda. Jak ktoś nie wpisuje kodziku Panda, jak robi jakieś zakupy, no to słabo, jak wpisujecie, no to bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim, co mnie wspierają, moi drodzy. Jeżeli chcecie kolejny odcinek 5 vs 5, zostawcie tutaj łapeczkę w górę oraz w komentarzach zaproponujcie dwie postacie do kolejnego odcinka. Oczywiście, żeby to były jakieś postacie, które mogą się mniej więcej porównywać, bo na przykład 5 Bull przeciwko 5 Mortis to by było bez sensu, a tutaj na przykład myślę, że to będzie dosyć wyrównana walka, chociaż jako że Stu jest nową postacią, jest dosyć dobrą postacią, nie dostał jeszcze nerfa, no to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście zasubskrybujcie również kanał, moi drodzy, kto jeszcze mnie nie subskrybuje, no to zostawcie subika, wbijamy 200 tysięcy subskrypcji, a jak już wbijemy te 200 tysięcy, no to jako specjal będzie pewien odcinek z kamerką, nie powiem wam jeszcze jaki, zobaczycie jak już wbijemy te 200k i odcinek wleci na kanał, ale nie będzie to odcinek z Brawl Stars, nie będzie to odcinek żadnej innej gry, będzie to taki po prostu specjal na 200k. Dobra, zaczynamy, moi drodzy, nie zbieramy PowerCube'ów, już bym tutaj zaczął strzelać z przyzwyczajenia. Mam lagi, super, bardzo się cieszę, że mam lagi, oczywiście. Coś pięknego po prostu w tej gierce mieć lagi. Lecimy sobie na prawą stronę, widzę, że tutaj już jest kilka Stu, ok, jest nas 5, bardzo ładnie. No to myślę, że możemy się strzelać i zobaczymy, jak to wyjdzie. Są tutaj również Max, bardzo dobrze. 4 Max, czy jeszcze jest jakaś? Nie, jest 5. Dobra, bardzo ładnie. 5 vs 5, lecimy, pierwsza runda. Nie wiem, dlaczego mam lagi. Zostawcie mnie, bo mam lagi. Dobra, udało mi się uciec jakimś cudem, ale no masakra. Nie wiem, dlaczego są te lagi. Gramy do 3 wygranych, jakby ktoś nie wiedział. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Maksymalnie 5 rund może być. Dobra, dostała ta Max trochę. W sumie, no, ciekawe to będzie. Szczerze mówiąc, będzie to dosyć ciekawe. Dobra, spróbuję tam podjechać mniej więcej tą Max, bo ona jest sama z tego, co widzę. Ojojoj, dobra, autoaimik mi zleciał i mam... Serio, serio. Co jest z tym netem? Wytyfy. No nie, no XD. No to poglądamy sobie, jak oni rozegrają to, bo nie będziemy tutaj wychodzić, żebyście widzieli, jak to się skończy i czy wygrają Max, czy jednak wygrają Stu. No powiem wam, że tak średnio na razie nam idzie. Miałem lagi, więc jestem usprawiedliwiony. Ale zobaczymy, jak to się skończy. Na razie jest 5 do 4 dla nich, bo mnie na razie pokonali. Ok, jedna Max, drugą Max porobiła, pięknie. Czyli mamy aktualnie 4 na 4. Stu jeden padł, zaraz kolejny padnie. Tutaj, ej, co jest? Ten chłop prawie zabił swoją Max, wytyfy. Dobra, mało braku tutaj. Próbują tutaj te Stu jakoś wyjść z tej opresji, ale ciężko jest im jakkolwiek wyjść. Mają ulty w razie czego, więc ultami szybko mogą przejść do przodu. Tylko jak oni razem uciekną, to jeden drugiego podpali ten Stu, więc może być problem. Maciek jeszcze coś próbuje, to Max. Okej, tutaj, o no właśnie o to mi chodziło. I zautoimowali się i niestety pierwszą rundę wygrywają Max. Co ciekawe, ja obstawiam, że wygrała Stu. No cóż, tak to było, moi drodzy. Lecimy do drugiej rundy. 2000 years later. Startujemy z drugą giereczką, zobaczymy, czy tym razem pójdzie mi lepiej. Czemu ja się respię cały czas z tej strony, to ja nie rozumiem. Możecie też napisać w komentarzach, czy chcielibyście, abym w kolejnym odcinku zmienił mapę, bo zawsze gramy na tej mapie. Moim zdaniem to jest taka mapa, gdzie jest trochę ścian, jest trochę otwarta, więc w sumie każda postać mniej więcej tutaj pasuje, ale dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Dobra, dzięki za ulcika i lecimy, zobaczymy, czy wygramy tym razem. Już nie powinienem mieć lagów, generalnie z tego, co widziałem, to na Wi-Fi grałem, więc pewnie przez to mi lagowało, a teraz już powinno pójść dobrze. Dobra, tu już się coś tam poobijali, okej, siema, leżysz, pięknie, no bardzo dobrze mi teraz poszło, więc jesteśmy 5 na 4, no myślę, że teraz będzie pogrom, teraz myślę, że pogrom wleci potężny na te wszystkie Max, lecimy jeszcze tutaj, zobaczcie, w czwórkę tu ciśniemy od dołu, masakra, jak oni wszyscy za mną idą, potężne. Okej, jeszcze tutaj trzecia Max przyszła sobie, no to może być problem lekki, chociaż patrzcie, cyk, coś tam obiłem. Dobra, tutaj jakbym sobie ją dobił, no mało brakło. Oj, nie uda się chyba, no nie uda się, chociaż ajajajajaj, no niestety zginąłem. Tamta Max ma naprawdę mało HP, Maciek jeszcze chyba tutaj zginie. Nie, udało mu się przeżyć jakimś cudem. Dobra, tutaj ładnie porobił. Nie wiem, kto to jest, chyba Michał, bo takie dziwne literki ma. Chyba Michał, tak jest. No i Stu, moi drodzy, wygrywają. Zobaczcie, 4 Stu zostało bardzo ładnie, 1-1. Zobaczymy, jak to się skończy. Oczywiście w komentarzach, jeżeli jeszcze nie napisaliście, to możecie napisać, czy waszym zdaniem wygra Stu, czy jednak wygra tutaj Max. A my lecimy z 3. gierką. 5 minutes later. Startujemy z 3. gierką. Zobaczymy, czy tym razem uda nam się również wygrać jak w poprzedniej. Aktualnie 1-1 w setach. Znowu się respię po tej lewej stronie. Nie wiem dlaczego. Dobra, gościu, mamy już ulta naładowanego. Lecimy sobie środeczkiem. Idźcie tam, Max, na drugą stronę. Dobra. 4, 5, pięknie. Tam jest 1, 2, 3, 4, 5. Max, ok, wszystko git. Mogę w sumie sobie jeszcze tutaj zapodać gadżecik, zapomniałem wcześniej o tym. No już go mi zniszczyli, super jesteście, klanowicze. Tak, trzymajcie. Dobra, lecimy sobie bokiem, tak jak wcześniej, bo w sumie dobrze mi poszło. 1 Max porobiłem, a potem udało się wygrać. Jest tutaj Maciek, od tyłu próbuję ich zahaczyć. W sumie to może być dobra taktyka. O, tutaj, tutaj ta Max chyba się zgubiła, moi drodzy. Chyba się zgubiła i ona pada, tak jest, bardzo ładnie. Teraz mogę PowerCube'a zebrać, bo mamy taką zasadę, że jak kogoś pokonamy, to możemy z niego PowerCube'a zebrać. No dawaj, robię go, chodź tu, niszczony, bardzo ładnie. 2 kile po mojej stronie, bardzo dobrze. 4, 5 Stu nadal i 1 Max została, no co za pogrom. Masakra, jak my ich szybko niszczymy. No coś pięknego, a tutaj mówili wcześniej, że easy win dla Max, jak oni zaczęli wygrywać. Dobra, już możemy ich zniszczyć sobie, pięknie. 3 Stu zostali, więc możemy sobie poklepać. Zobaczymy, kto z nas wygra. No ja niestety padłem, ale miałem trochę mniej HP. Dobra, 2-1 dla Stu. Lecimy z ostatnią albo przedostatnią rundą, w zależności, czy uda się nam wygrać, czy jednak wygrają Max. 6 months later. Lecimy z kolejną gierką. Tym razem zrespiłem się po prawej stronie, więc wreszcie tu, gdzie powinienem się zrespić. No i czekamy sobie na wszystkich Stewartów, Burtonów, moi drodzy. I zobaczymy, jak to się tym razem zakończy. Mamy już wszystkich bardzo ładnie, dziękuję za ulcika i możemy się klepać. Zobaczymy, jak tym razem mi pójdzie. Spróbuję sobie teraz od góry podejść. Zobaczymy, może akurat górą też fajnie mi pójdzie. Tutaj mamy jakąś 1 Max. Ojoj, tutaj mocno dostała. To jest ten minus, że zazwyczaj Stu, jak już podjeżdża, to autoaimuje, a przez to, że autoaimuje, no to niechcący może trafić jakiegoś Stu, co jest obok nas i również podjeżdża, więc to jest ten problem na tym 5 versus 5 jedyny. Ok, tutaj ładnie dostała i ona pada, dobra, bardzo ładnie, zebrałem sobie PowerCube'a. 8 osób zostało, więc chyba jesteśmy 4-4, chociaż, uwaga, tutaj prawie padł nasz kolega Stu, ale na szczęście się obronił. Dobra, tamta 28 HP, masakra, jaki fart, to jest po prostu niebywałe. Dobra, padła, pięknie, wszyscy padli, co? Tutaj Stu, tu Stu, wszyscy Stu, dobra, nice, to wygraliśmy. Pięknie, moi drodzy, udało nam się wygrać. Powiem wam, że spodziewałem się, że tak będzie, ale po pierwszej rundzie to myślałem, że no jednak tutaj Max wygrałem, skoro im tak dobrze poszło. A jednak, jak widzicie, udało się wygrać to Stu, moi drodzy. Nie wiem, gdzie jest jeszcze ten ostatni, nieważne, poszedł już sobie w strefę, bardzo dobrze, i wygrał tam jakiś Stu. Super, moi drodzy, więc 3-1 dla Stu. Tak też obstawiałem, że wygramy, zresztą powiedziałem to na początku odcinka, bo Stu jest aktualnie chyba jedną z najlepszych postaci, bo zazwyczaj jak jakaś postać wychodzi, to ona nie jest słaba, tylko ona jest mega mocna i potem ją dopiero nerfią. Nie wiem, dlaczego tak zawsze Supercell robi, ale zazwyczaj tak jest, naprawdę mało kiedy jest tak, że jakaś postać wychodzi, jest słaba. Wychodził Edgar, każdy narzekał, wychodził Byron, Byron też był dobry, tylko że Edgar był lepszy, więc trochę mniej osób grał tym Byronem i Byron był cięższy do zdobycia. No nieważne, ale wiecie, jak to działa. Kiedyś Rosa, jak wychodziło, to w ogóle to już było mega OP, chyba nigdy już nie będzie aż tak mocnej postaci jak Rosa, kiedy ona wyszła. Cóż, moi drodzy, 3-1 dla Stu, bardzo ładnie. Ja zapraszam was jeszcze na mojego Instagrama, do którego linka znajdziecie w opisie. Dobijamy tam 28 tysięcy obserwacji, więc jeżeli jeszcze nie obserwujesz, wbijaj, zaobserwuj. Zapraszam też na mój sklep, jeżeli chcesz jakieś koszulki, bluzy, czapki i tak dalej, no to wbijaj, link w opisie oczywiście. Pamiętajcie o kodziku Panda, jak robicie jakieś zakupy w sklepie. Aktualnie jest szef Mike, czy jak on się nazywa? Pikantny Mike. Pikantny Mike do kupienia za 79 gemów, jest to skin archiwalny, więc on jest jedynie raz do roku, bądź tam 2-3 razy do roku w sklepie, więc taki rzadszy skin, jeżeli chcecie zakupić z moim kodem, będę bardzo wdzięczny. Ja już wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!